Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj będziemy sobie freestyle'owali ze zwycięzcą ostatniej kompilacji widzów, czyli Free Team. Nelo. W każdym razie ostatnio, jak był odcinek pojedynek chyba ze zwycięzcą kompilacji, to wam się podobał, więc dzisiaj format będzie nieco inny. Pierwszy mecz zagramy po prostu 1 na 1 na freestyle, a potem zagramy sobie parę luźnych gierek 2 na 2. I będziemy latali na klipy. No i okej, generalnie gramy z boostem limitowanym, bo jakoś dziwnie jest, jak jest nielimitowany. A gramy takie, że natury, czy tak po prostu się atakujemy na zmianę? Natury. Natury, dobra. Dla mnie natury. Zaczynaj jako gość. A, dziękuję, dziękuję. No, generalnie, a zapomniałem jeszcze powiedzieć, ale to zaraz jak będzie wolna chwila, to pokażę bramkę, która dała Fritiemu zwycięstwo w kompilacji. A może teraz, żeby tutaj cenzura była na te strzały. No, ja generalnie nie jestem najlepszym freestylerem, jak się domyślacie. No, tutaj zasadniczo w dzisiejszym odcinku to 1v1 możecie rozstrzygać w komentarzach, kto strzeli lepszą bramkę w ciągu 5 minut. No, bramki tutaj nie mają znaczenia. To już leci, resecik. Ja się wisi nie złapałem. Taktycznie zrobiłem najgorszą rzecz, czyli poleciałem z bardzo daleka. Jeszcze sobie nie wywaliłem piłki przez to. No, przynajmniej jest jakaś zaliczka. Jak nie strzelisz żadnej bramki, to ta będzie miała szansę. A w ogóle tutaj cię zapytałem tak wstępnie przed odcinkiem, ale co oznacza twoja nazwa drużyny? ZNS, czy tam skrót od nazwy drużyny? To znaczy Ozone Esports. Dołączyłem do takiego teamu, bo ktoś mnie po prostu poprosił. No, ale tutaj jest ciekawe, że powiedziałeś, że z konkretnego kraju głównie jest ta grupa. Tak. Jak to się stało, że właśnie z Rumunii? Masz jakiegoś znajomego z Rumunii, czy jak do tego doszło? Spotkałem na meczu i jakoś mnie zaprosił do teamu. Aha, tak na szybko poszło. To już dzisiaj nagrywamy po biedzie, to Frity może chce się podzielić, tak trochę pytanie z... Typowe z Edek versus Widzowie, ale każdy, chyba w każdej serii to jest miłe do zapytania. Jadłem kotleta jakby ziemniaczonego z surówką. W sensie wegetariański kotlet, czy jak to działa? W sumie nie wiem. Soczewicy? Nie ja gotowałem. Ale tam było chyba jakieś mięso w środku. Polski kotlet, czyli z ziemniaka. Ziemniaczany kotlet. To jest chyba najbardziej kreatywna odpowiedź w pytaniu, co się jadło na obiad. Do tej pory słyszałem. Kotlet z ziemniaka. A grasz też czasem tak stricte pod rankedy, czy zwykle starasz się freestyle'ować, czy po prostu wolisz freestyle'ować i to robisz cały czas? Znaczy, gram jakby ze stylem. Aha. Czasami gram rankedy, czasami casuale. Ale jak grasz na rankedach, to też bardziej pod klipy. Jeżeli coś siądzie, to tak. Na mojej zasadzie, że sobie gram, i wszystkie klipy w zasadzie z rankedów, ale to takie bardziej competitive ja strzelam, niż typowe freestyle. A ciekawostką jest, że ten klip, który zwyciężyłem w kompilacji... Z rankeda? Tak, z rankeda. No, ale na rankedzie, przynajmniej ja tak mam, że na rankedzie się potrafię dużo lepiej skupić, a na casualach to nigdy mi nic nie wychodzi. Już najbardziej mi nic nie wychodzi, jak kiedyś próbowałem sobie z tym zagrać chociażby horsa, czyli tam trzeba powtórzyć jakieś uderzenie, czy zrobić dobre. To wtedy już nie mam szans, że coś zrobię dobrego. Chociażby takiej bitwy na freestyle natury, to też nie czuję presji. W sensie właśnie czuję presję, że nie ma tak, że wystarczy strzelić bramkę, ale muszę zrobić coś ładnego, przez co dużo trudniej w ogóle coś uderzyć. Rozumiem, że twoje ulubione auto to Dominus. Szczerze tak i szczerze nie. Co to znaczy? Czasami lubię tym pograć, ale nie umiem się przyzwyczaić do tego auta. Aha, to czym grasz najwięcej? Najwięcej Octane'em, może czasami Nissanem. Mhm. Ale co tak czasami? RIP Nissan. Nie. Zresztą jak w każdym odcinku ostatnio wspominane. O, prawie pogo. O, czekaj! A! Zapomniałem, że jest zerowa sekunda i muszę to łapać. Dobra, jest tam boost? Jest chyba. To leci ostatnia szansa. Dobra, nie trafiłem w boost, jestem beznadziejny. Aj, nie. Dobra, przechodzimy do casuali, trzeba coś nastrzelać. Przerzuć co ci na drugą. Jumpujesz? Okej, dobra, chyba nie. To nieważne, nie było tego. Lecę na lewo. O kurka. Dobra, nie udało się. Chociaż, no z takiego kąta strzelić to by było coś fajnego. Jadę do tyłu, jakbyś chciał podać. Bez, nie odrywając pod, na dwa... Co? Przodu od ziemi.
Dobra, to będzie tragiczny freestyle, ale musicie wybaczyć. 2-2-2-2. No dobra, skaczesz? Czekaj. No. Nie, bo on jest oczywiście strzelcem największym, nie da nam sobie zrobić podanka. Nie mam boosta, muszę z mosty spinchować. Masz? O! Kurde, szkoda. O, dawaj na pincha może, spróbujemy. Ajajaj. Jumpujesz, Klawek? Dam na backboard do ciebie. A, klas. Kurde, ale... Ja, to musi siąść w tym odcinku, bo cały czas przynajmniej dotykamy piłkę. Pinch? Czy coś? Nie w bramę, ale był pinch. Był. O, przyjmę. Proszę. Nie! Czemu? Jakbym nie musiał strzelić, to bym to trafił. Tylko się zestresowałem. Dawaj, poka, Fritiego. Myślałem, że licę to dostałem. Będzie na replayu, zobaczymy z bliska, co zrobił Fritty. Tutaj resecik. A bo byłeś tak, tylko chyba nie centralnie środkiem. Fajnie jest ten DeLorean, czy jak ktoś nazywa, że pokazuje zawsze, jak reseta masz. Jestem druga. Co? Spróbuję z Mastego podać. Nie! Czemu to nie siadło? Tak byłeś idealnie na linii prostej, że jakbym zrobił soczystego Mastego, to chociaż myślę, żebym mógł nad tobą to walnąć. No i tak, byłeś w fajnej linii. Zmieszczę? Nie zmieszczę. Dobra, spróbuję. Jakbym miał więcej boosta, to bym z 2 metrów uderzył na bramkę. Masz? Nie, ale zeznałem. Dawaj. O! Serio mi akurat przycięło ekran na chwilę. Autentycznie mi przycięło ekran na chwilę. Pewnie to będzie widać na nagraniu. Ale dobra, mamy bramkę. No nieźle. Czy ty to strzelasz? No to będzie, to będzie dobry klip, taki wybuchowy. Nie pokazało niestety mnie wybuchającego, ale ciekawy strzał był. Jazer z konsoli trafiony. Ostatnio generalnie Jazer się przeniósł na konsolę, to są najnowsze newsy. Gdzieś mi się tytuł Mistrza Świata zgubił, jestem na suficie. Niesamowite, że zużyłem całego boosta, zanim do tego doszła. Zostawiam boosta. A nie, potrzebujesz. Przejmę. Nic nie trafię dzisiaj. Czegokolwiek nie trafię w dzisiejszym odcinku. Za bardzo chcę wykończyć. Pinch? Dobra, to go pinch. Nie, to jest niesamowite. Masz? Ej, u mnie ghost hita mnie... zrobiłeś. Ty, nie walnął mnie. Okej, okay, prawie. Jeszcze 33 razy i się uda. Jeszcze potem bumpował ziomek w trakcie jazdy do ścianki. Spróbuję ci podać jak najszybciej i cofam się. Aha! Pojechał po mojego boosta. Nie wierzę, no. Zobacz w ogóle ten setup. Ja do sobie tutaj zawracam i drugi pojechał tylko po tego boosta. Co to ma być? Dobra, spróbuj. O, dobra, teraz podskoczyłeś, nie? Tak. No, jak się podskoczy, to potem nie leci tak bardzo nad bramkę. Chociaż z drugiej strony, jak chcemy strzelić potem taki, że to dobijamy, to trzeba, jedna osoba musi nie podskoczyć, bo wtedy piłka tak fajnie się wbija w powietrze. Podam ci zaraz tego. Czekaj. Siedzi? Nie. Wturla się? Nie wejdzie. Na pincha zaraz? No, daję. Kryptonite, po co ci to było? O, to ciebie wywiało daleko w ogóle. Dobra, jest gol przynajmniej. Myślałem, że będziesz gdzieś bliżej, ja patrzę po drugiej stronie mapy. O, dobrze podali. O kurde, ale zasadził strzała. A przy okazji strzała może tutaj wspomnijmy, bo Fritty ma ponoć dużą listę osób, które chciałby pozdrowić, dlatego pewnie pojawi się na ekranie.
No, czy coś takiego. Pozdrawiam wszystkich na tej liście. Niewiarygodne, no. Nic nie wejdzie. Ja już byłem przekonany, że to się zmieści do bramki. Taki fajny kącik był. A to już wchodziło i nagle zawróciło, bo się odbiło od jakiegoś słupka głupiego. No pincza. Nic nie wejdzie, nic nam nie wejdzie. Trzeba kończyć po tym meczu, bo to jest jeden wielki ból. Nie mogę, no. Wszystko, biję tylko nie bramkę. Już myślałem, że znowu się odbije od słupka i wyjdzie. Ja byłem przekonany, że to się znowu odbije od słupka i wyjdzie. Niesamowity szki, że skozłowało. Ważne, że jest gol. Jest, jest. No dobra, przeciwnicy postanowili wyjść tutaj. Nie będziemy oszukiwać losu, nie chcieli siąść. W sumie tak, nie wiem, ile zagraliśmy tych dwójek. 6, 7? 6. Chyba 6, no ale przeciwnicy też wychodzili przed czasem często. Mam nadzieję, że podobały wam się takie highlightsy, no i że generalnie odcinek wam się cały podobał. Ja tutaj dziękuję jeszcze raz Fritiemu, że jako zwycięzca postanowił się pojawić na odcinku. No i to by było właściwie na tyle. Jeszcze zachęcam was do zostawienia subskrypcji. Elo, elo. No elo.